Witam Państwa w programie Rozmowa pod pretekstem. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Kwiatkowski, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, budżet partycypacyjny to bardzo dobra inicjatywa obywatelska, umożliwiająca wdrażanie własnych pomysłów. To chyba dobrze. Panie redaktorze, budżet obywatelski, czy inaczej partycypacyjny, jest, uważam, świetną sprawą. No, jest to genialny pomysł, dzięki któremu można zrealizować mnóstwo pomysłów mieszkańców na swoją dzielnicę, na swoje podwórko. No i dzięki jeszcze temu można spowodować, że mieszkańcy sami będą chcieli coś zrobić, tak? Czyli no, zaktywizować. Czyli już nie narzekać, tylko zacząć działać. Tak, ja myślę, że czas narzekania się skończył. Jest możliwość wzięcia w swoje ręce przynajmniej części spraw. No właśnie. I takie rzeczy w swoje ręce wziął Pan, czyli krótko mówiąc spowodował inicjatywę poszerzenia, że tak się wyrażę, internetu w dzielnicy Śródmieście. Tak, panie doktorze, w rynku już od pewnego czasu działa internet. Ja pomyślałem sobie, już od dawna chciałem, żeby w jakiś sposób włączyć się w aktywizację Śródmieścia, Starego Miasta i zaprosić wszystkich, żeby spędzali jak najwięcej czasu w naszym pięknym Śródmieściu, na Starówce. No i tak myślałem, że może właśnie internet przyciągnąłby młodzież, osoby, które korzystają z internetu, czyli można usiąść, skorzystać z dobrodziejstw, które daje technika. No ale jak się orientowałem, koszty takiego przedsięwzięcia są bardzo duże. Bardzo duże, tak. Jednego takiego miejsca udostępnionego to jest koszt ponad 20 tysięcy. I to w jakiś sposób jakby ograniczało moje zainteresowanie, żeby... Tym bardziej, że ograniczony jest budżet też. No tak. Natomiast w przypadku, kiedy pokazały się teraz pieniądze, które można wykorzystać na takie lokalne inicjatywy, jakby moje zacząłem drążyć, tak? Myślałem, że nawet po tych cenach takich rynkowych uda się ten internet udostępnić. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że istnieje możliwość, która już jest na przykład w Nysie Kłodzkiej. Funkcjonuje coś takiego? Tak, funkcjonuje w Nysie Kłodzkiej internet darmowy dla mieszkańców w oparciu, wykorzystując sieć monitoringu miejskiego. Bo jak się dowiedziałem, ja wykonałem szereg telefonów właśnie do Nysy, do naszych informatyków tutaj w mieście. Okazuje się, że monitoring miejski wykorzystuje znikomą część możliwości, jaką daje współczesna technika, możliwość sieci, którą mamy. No i na bazie właśnie tej sieci monitoringu można zainstalować, można uruchomić internet bezpłatny w tych miejscach, w okolicach tych miejsc, gdzie istnieją kamery monitoringu. Ale czy ma Pan już oszacowane tą całą inwestycję? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, wcześniej koszt takiego jednego miejsca to oprócz jakiegoś projektu, urządzeń, jakiegoś serwera, który gdzieś musiałby być, koszt samego takiego miejsca, urządzenia to wcześniej ponad 20 tysięcy wynosił. Teraz jak wykonałem parę telefonów, na przykład rozmawiałem z firmą z Wrocławia, która się zajmuje projektowaniem takich sieci, tak? Okazało się, że przy zastosowaniu tego monitoringu koszty maleją do około 2000 za urządzenie, za jeden punkt. Do tego oczywiście dochodzi projekt, który może kosztować około 5000. I co ciekawe, tutaj mam zaznaczone, że na przykład utrzymanie takiego jednego miejsca miesięcznie to jest w granicach 500 zł. Czyli to na przykład za 7 takich 8 miejsc w Śródmieściu to nagle się mieścimy w kwocie około 70 tysięcy. Co przy budżecie, jaki przypadł na Śródmieście i GAI, bo jesteśmy jakby połączeni razem,
280 paru tysięcy, no daje dużą możliwość, że uda się mieszkańców zachęcić, żeby głosowali na ten projekt. Właśnie z pewnością takich pomysłów, może nie takich, ale podobnych i jeszcze innych będzie wiele, jeśli chodzi o budżet partycypacyjny. Problem w tym, żeby teraz uzyskać poparcie, tak? Przede wszystkim lokalnego społeczeństwa. Dlatego ja zwróciłem się do mieszkańców z prośbą, żeby poparli ten projekt, dlatego że on jest jakby łączy interesy wszystkich mieszkańców Śródmieścia, ale również wszystkich gości, tak, przyjezdnych, uczniów z innych. Każdy, kto by się pojawił w Śródmieściu, oczywiście może korzystać z tego internetu. Ja również chciałem poprosić mieszkańców Śródmieścia, żeby ochoczo włączyli się właśnie w samą inicjatywę tego budżetu obywatelskiego, dlatego że no byłoby bardzo nierozważne, żeby złotówka choć przypadła z tego... Żeby samemu nie powalczyć o ten pomysł. Tak, i żeby pieniądze, które zostały jakby nam przydzielone, przypadły, nie zostały wykorzystane, bo wtedy... Z taką inicjatywę bo wtedy, tak, bo jeżeli nie będzie chętnych na wzięcie w swoje ręce, tak, dla osób, które jakby nie będą miały pomysłu, co zrobić, no to te pieniądze przejdą na inne dzielnice. Dokładnie, nie będą wykorzystane w tej dzielnicy. Dlatego chciałbym zaproponować, bo na pewno znajdzie się wiele osób, które taki projekt złożą, ale chciałbym też zaproponować osobom, które będą potrzebowały pomocy, które nie, gdzieś w gąszczu przepisów nie będą się umiały poruszać, nie będą wiedziały, gdzie się zasięgnąć informacji. No będzie, oczywiście będzie punkt konsultacyjny w ratuszu taki uruchomiony. 13 września o godzinie 18 w pierwszym gimnazjum będzie spotkanie z panem prezydentem, z urzędnikami miejskimi, gdzie będziemy opowiadać o całej idei budżetu obywatelskiego. Ale oprócz tego chciałem zaproponować, że jako Rada Wspólnoty Samorządowej, w której jestem przewodniczącym, również chcieliśmy po prostu udostępnić, umożliwić dokumenty, wiedzę, którą posiadamy, żeby pomóc mieszkańcom w składaniu wniosków. Wiem już wcześniej, że takie spotkanie własne zorganizował pan na 1 września w Rynku właśnie, żeby oczekiwać mieszkańców Wałbrzycha, którzy mogliby poprzeć pana inicjatywę. Tak, pomyślałem sobie, że jeżeli będzie to dodatkową informacją dla mieszkańców, że coś takiego jest, no bo wszyscy wiemy, że bolączką główną to jest przepływ informacji. Dezinformacja. Tak, mieszkańcy często nie wiedzą, chociaż głośno się mówi w lokalnych mediach, że coś się dzieje, to mieszkańcy jednak nie wiedzą. Dlatego przy okazji mistrzostw w kapsle, które w Rynku się będą Tego samego dnia będą się mistrzostwa w kapsle odbywać. Również wspólnota samorządowa będzie zbierała podpisy, które będą popierały tą inicjatywę, tak? Bo warunkiem złożenia wniosku jest poparcie przynajmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy. Ja mam nadzieję zebrać się tych podpisów dużo więcej. Żeby mieć tą świadomość i poczucie, że jest ten projekt jest popierany przez wielu mieszkańców. Panie Piotrze, ja bym chciał jeszcze tylko tak na koniec jakby wyjaśnić, może nie tyle wyjaśnić, co uzupełnić tą informację o ten delikatny spór w internecie już na temat tego projektu darmowego internetu w centrum, konkretnie nie w centrum, tylko w Śródmieściu, właśnie żeby uściślić, że to nie chodzi o internet, który już jest, tak? Żebyśmy to właśnie dokładnie bardzo prosto wyjaśnili. Od paru lat w Rynku działa bezpłatny internet. Natomiast tak jak w Śródmieście, to nie jest tylko rynek, to jest Plac Grunwaldzki, Plac Tuwima, Plac Kościelny. Za chwilę będziemy mieli piękny tutaj plac przy ulicy Rycerskiej, tak, gdzie również będą mieszkańcy mogli usiąść i skorzystać z internetu. Dlatego tych miejsc w Wałbrzychu, w Śródmieściu, tam gdzie wszędzie istnieje monitoring, można wykorzystać, żeby właśnie ten bezpłatny monitoring uruchomić. I szanowni Państwo, ci wszyscy, którym zależy na tym, żeby bezpłatny internet był w dzielnicy Śródmieście, już zapraszamy 1 września na Wałbrzyski Rynek. Tam Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście będzie oczekiwać na Państwa, abyście się podpisali pod tą inicjatywą. Mam też inny pomysł na inny projekt. Oczywiście każdy Wałbrzyszanin, każdy mieszkaniec Śródmieścia może na przykład chcieć na swoim podwórku plac zabaw. No ale musimy się liczyć z tym, że później te place zabaw trzeba utrzymać. Te nasze podwórka w Śródmieściu, nie wszystkie są ładne lub technicznie możliwe
do zagospodarowania. Tak, do, później do utrzymania porządku na nich. Więc na przykład chciałbym zaproponować, starsi mieszkańcy Śródmieścia pamiętają cudowne miejsce, które było naprzeciwko Straży Pożarnej na ulicy Przemysłowej. Za ZUS, za PZU. Był piękny zielony teren, ławki, basen. W tej chwili tam jest kupę haszczy, jakieś po prostu... Trzeba to zagospodarować. Trzeba to zagospodarować i byłoby to wspaniałym miejscem na taki park, ogródek jordanowski, gdzie nawet kosztem kilkudziesięciu tysięcy można by wybudować miejsce, gdzie matki z dzieckiem... To już macie Państwo kolejny pomysł w ramach obywatelskiego budżetu. Pomysł, kolejny projekt, który chciałbym zaproponować. To nie znaczy, że to musi być, wszyscy muszą popierać ten projekt, tak? Każdy ma prawo do swojego projektu i liczę, że tych projektów będzie tyle, że zabraknie nam tych pieniędzy. No i oby tak było, bo myślę, że lepiej by było, gdyby zabrakło nam tych pieniędzy, niż gdyby te pieniądze nie zostały wykorzystane. Panie Piotrze, na dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję. Panu. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Piotr Kwiatkowski, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha.